Witam na ostatniej prezentacji dzisiaj na PHP Con Poland 2016. W sumie mało tego, że na ostatniej prezentacji dzisiaj, na ostatniej prezentacji w tym miesiącu. Przedstawię Wam 7 złotych zasad w naszej epoce, czyli w epoce Agile'a i PHP 7. Jeśli chodzi o mnie, nazywam się Tomasz Gramza, możecie ze mną się skontaktować przez różne kanały. Znajdziecie mnie też na różnych mediach społecznościowych. Pracuję w OLX Group od 3 lat. Jestem początkowo w serwisie tablica.pl, teraz w serwisie OLX. Jestem tam liderem technicznym, jednym z zespołów, który zajmuje się rozwojem. To właściwie nasze działania są najbardziej widoczne dla Was, dla użytkowników OLX-a. Jeśli chodzi tutaj o mnie na PHP Conie, myślę, że będę się kręcił dookoła naszego stanowiska, które jest w części wystawienniczej, dlatego jeśli byście chcieli porozmawiać, to jak najbardziej zapraszam. Jeszcze jako takie wtrącenie, 3 lata w firmie technologicznej to całkiem sporo. To wystarczający czas, żeby poznać firmę też od środka, wiedzieć, jaki zespół w pokoju chowa fotel do masażu, czy też jak zjeść od czasu do czasu lunch na koszt firmy. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś bardziej poważnym, co wyniosłem przez te 3 lata, co wypracowaliśmy jako jeden zespół, jako zespoły połączone. Ale na samym początku chciałem zadać Wam w sumie jedno pytanie. Myślę, że niestety będę chyba ręcznie musiał tutaj gaść. O, wszystko działa. Co prawda liczyłem może nie na burzę braw, ale na wykrzyknięcie odpowiedzi na to pytanie. Mianowicie waterfall, czyli podejście kaskadowe do tworzenia projektów, czy faktycznie metodologia Agile. Bardzo by mnie interesowało, jeśli ktoś faktycznie na serio traktuje to pytanie. Jeśli ktoś korzysta właśnie z podejścia kaskadowego, bo wiem, że są jeszcze takie firmy i działają naprawdę z sukcesami, to nie wstydźcie się. Ręka w górę. Serio? Naprawdę? To myślę, że bardzo fajnie i jak będziesz miał trochę czasu po, to chętnie z Tobą porozmawiam, jak to się sprawdza w praktyce, ponieważ od czasów, kiedy właściwie informatycy przestali zajmować się rozwiązywaniem problemów matematyków i zaczęli rozwiązywać problemy ludzi, czyli właściwie zaczęliśmy tworzyć systemy, które robią coś dla zwykłego człowieka, powstały pewnego rodzaju procesy. W tych procesach pojawiły się takie elementy jak zarządzanie ryzykiem projektu, tworzenie dokumentacji, gromadzenie wymagań od klientów. Natomiast to wszystko w teorii fajnie wyglądało, ale w praktyce mamy taki obrazek, który jest dość znany, dość popularny w internecie. W praktyce wyglądało to właśnie tak. Czyli klient sobie coś zamarzył, nie potrafił tego dobrze opisać, na samym końcu też dostał zupełnie co innego. Na każdym elemencie właściwie to się rozjeżdżało. Dlatego większość z Was nie pracuje w tym modelu, prawdopodobnie dlatego, że powiedzieliście, właściwie podkreśliliście to, że faktycznie jest teraz epoka podejścia zwinnego do projektów, w których próbujemy te wszystkie problemy, które w podejściu kaskadowym występują, próbujemy w jakiś sposób zaadresować, zmniejszyć ryzyko występowania tych problemów. Po
powstał manifest Agile. Podpisało się pod nim grupa programistów, która go właśnie wymyśliła. Było to już w 2001 roku. I właściwie byli to może nie tyle programiści, co też pasjonaci, którzy twierdzili, że wytwarzając oprogramowanie, pomagając innym wytwarzać to oprogramowanie, potrafimy się czegoś nauczyć. I wyróżnili oni takie cztery właściwie sformułowania. Że ludzie interakcji są ważniejsze niż procesy i narzędzia. Działające oprogramowanie jest ważniejsze niż jakaś obszerna dokumentacja. Współpraca z klientem jest ważniejsza niż jakieś formalne ustalenia. Reagowanie na zmiany jest ważniejsze niż podążanie za planem. Natomiast to się właściwie sprawdza, ponieważ pracujemy w epoce Agile, ale jest też pewien mały problem, że właściwie Agile w większości firm znaczy to, że przywództwo, czy właściwie kierowanie projektem powierzamy może nie w ręce klienta, ale w ręce kogoś, kto zajmuje się produktem. I nasza praca czasem wygląda tak. Są jakieś terminy, musimy zdeklarować, musimy dostarczyć szybko, dużo, niekoniecznie w dobrej jakości, najważniejsza jest wartość, którą dostaje użytkownik, jeśli może coś ubrać na siebie, może coś wykorzystać, to jak najbardziej jest to odpowiednie. Natomiast my siebie bardziej byśmy chcieli postrzegać jako takich krawców, którzy szyją coś na miarę, coś, co jest dobrej jakości, wykorzystujemy dobre techniki, wykorzystujemy dobre materiały. I właśnie tutaj, aby tą rozbieżność w jakiś sposób skorygować, pojawiło się takie określenie jak software craftsmanship. Właściwie rzemiosło, czyli rzemieślnicy oprogramowania. Manifest Agile został uzupełniony przez jeszcze kilka spostrzeżeń, które zostały zaobserwowane też przez inne osoby. I ten manifest sięga historycznie też 2009 roku bodajże. I mówi on także, że podkreśla też kilka innych aspektów, że nie tylko działające oprogramowanie, ale także dobrze wykonane oprogramowanie, nie tylko reagowanie na zmiany, ale także stałe dodawanie wartości, nie tylko ludzi interakcje, ale społeczność profesjonalistów i nie tylko współpraca z klientem, ale także produktywne partnerstwo. To są stwierdzenia, które być może nie są jakoś super intuicyjne. Natomiast chciałem właściwie je wyjaśnić, chciałem je rozszerzyć, pokazując wam 7 złotych zasad, które przybliży was do bycia właśnie takimi programistami, rzemieślnikami. Te 7 zasad w jakiś sposób sprawi, że nie będziecie wytwarzali na ślepo oprogramowania, nie będziecie pracowali właśnie w takiej fabryce, tylko będziecie pracowali w swojej takiej gildii rzemieślniczej, która będzie wytwarzać naprawdę produkt dobrej jakości, a to wcale nie będzie się kłóciło z Agile. Jak się stać takim prawdziwym rzemieślnikiem w tym fachu? W moim odczuciu te 7 złotych zasad jest właśnie recepturą. Te 7 złotych zasad wypracowaliśmy, cały czas wypracowujemy w naszych zespołach. No okej, to zaczynamy. Nie wiem, czego się spodziewacie. Mam nadzieję, że zaskoczę was miło tymi zasadami. Mam też nadzieję, że niektóre z tych zasad będą na tyle oczywiste dla was, że nawet ich nie zauważacie w swoim codziennym życiu. Zaczynamy. PHP 7. Kto z was korzysta w swoich projektach z PHP 7? Super. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc ten odsetek jest coraz większy. Natomiast PHP 7
Często wygląda tak, że peleton jeszcze jedzie na PHP 5, a tylko niektóre projekty są w tej grupie uciekającej. Czy korzystanie z PHP 7 to jakiegoś rodzaju eksperyment? Nie. Nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, PHP 7 niedługo kończy swoje pierwsze urodziny. No i właśnie tu mam do Was pytanie, kiedy została wydana wersja PHP 7? I myślę, że to jest trudne pytanie, dlatego mam fajną nagrodę dla osoby, która będzie znała odpowiedź. Zaraz zobaczę, co tu mam. Mam jakiś fajny powerbank. Czy ktoś wie? Nie, niestety nie. Chodzi mi o, ale bardzo blisko, chodzi mi o oficjalną datę, kiedy zostało wydane. 10 grudnia. Kto powiedział o grudniu trzecim? Ja myślę, że to kolega. Tak? To osoba, która powiedziała o 3 grudnia tutaj, z tej strony, zapraszam do siebie. Nie wiem, kto dokładnie to powiedział. Super, tu czekam. Idziesz z samego końca, więc pozwolę sobie pojechać dalej z materiałem, bo w tym hotelu, nawet w tej sali, nie tak łatwo dojść z jednego końca na drugi. No dobra, ja widzę, że jeszcze coś tu mam fajnego. 3 grudnia! Co prawda to wygląda trochę jak ciasteczko, ale kolega mi powiedział, że to jest pendrive. Nie, sobie powerbanka. Dzięki, super. Także wracając jeszcze na chwilę do tego tematu, jeśli nie korzystacie z PHP 7, niedługo PHP 7 skończy roczek, więc shame on you. Okej. Ciekawa interpretacja, natomiast mimo wszystko myślę, że PHP 7 nie jest już dzieckiem i w świecie technologii rok to naprawdę bardzo dużo. Dobra, ale pendrive wam dam za odpowiedź, jaka jest aktualna wersja PHP? I 7.1 to nie jest poprawna odpowiedź. Dobra, to ja poproszę o rękę w górę i będę odpytywał kolejne osoby. Przynajmniej będziecie wiedzieć, które odpowiedzi nie są prawidłowe. Dobrze, świetnie. 7.0.11, tak, dokładnie. No dobra, ale ktoś wspominał o wersji 7.1. Czy ktoś wie? Wczoraj... Dobra, kolegę w okularach zapraszam. Najgorszy słyszałem. Jednak siadanie w bliższych rzędach też ma swoje zalety. Szczerze to musisz sprawdzić, co tu jest. Mam nadzieję, że coś fajnego. Nie wiem, na swoją odpowiedzialność otwierasz. No okej, dobra, no to powiedzieliśmy sobie o PHP 7 trochę, o jego wersjach. Natomiast niektórzy mówią, że PHP jest takim fajnym językiem, że daje nam tyle władzy, taką dowolność w osiąganiu celu, że w dłuższej perspektywie daje nam też tyle liny, że bez problemu możemy się na nim powiesić. Jeśli chodzi o PHP 7 natomiast, pewne nowe funkcjonalności, jeśli z nich zaczniemy korzystać, pewne nowe standardy, nowe reguły, nowe podejścia, są jak nożyczki, które obcinają nam trochę wolności, ale z drugiej strony zabierają nam też trochę tej liny. Także być może koszmar utrzymywania takich projektów będzie zdecydowanie mniejszy. No dobra, przejdźmy do drugiej zasady. Myślę, że z nią pójdzie zdecydowanie szybciej, ponieważ rozdałem wszystkie gadżety.
Solid. Zbiór podstawowych reguł tworzenia oprogramowania. Nie będę się tutaj rozwodził nad tym, czym jest Solid. Jak ktoś by zapomniał, może sobie tutaj szybko przeczytać. Od jakiegoś czasu biorę udział w procesach rekrutacyjnych. Bardzo się cieszę, że świadomość wśród programistów, że jest coś takiego jak Solid, rośnie. Że potrafią oni powiedzieć, czym są te reguły i po co są te reguły, też rośnie. Niestety nadal trochę mnie martwi fakt, że mimo, że niektórzy wiedzą, co to jest, tak naprawdę nie do końca rozumieją te reguły. Dlatego, jeśli macie chwilę czasu, warto zapoznać się z przykładami, przeczytać być może jeszcze raz opisy i dowiedzieć się tak naprawdę, co znaczą poszczególne reguły. No dobra, idziemy dalej. Wielu z nas żyje w takim przekonaniu, że wszystko powinniśmy zrobić coś perfekcyjnie. Wszystko powinniśmy zrobić coś za pierwszym razem. Tworząc jakąś nową funkcjonalność, próbujemy od razu przewidzieć wszystkie możliwe opcje konfiguracyjne, pokryć w 100% testami jednostkowymi, które uwzględniają wszystkie warunki brzegowe. Natomiast prawie nigdy to nie wychodzi. A mało tego, zawsze zajmuje nam za dużo czasu, także na pozostałe zadania w sprincie czy w iteracji już nam nie starcza go wystarczająco dużo, dlatego robimy je byleby zrobić, co sumarycznie przekłada się na stratę w jakości oprogramowania. Dlatego pod tą regułą chciałem wam powiedzieć o procesie, który my wykorzystujemy. Na ten proces wy macie ogromny wpływ. Natomiast najczęściej on idzie z góry. Jest z góry, przychodzi jakiś pomysł na ten proces. Wy macie możliwość zmiany tego procesu, wpłynięcia na niego. I po moim zespole, po naszej firmie widzę, że jest to możliwe do osiągnięcia bez problemu. Dlatego, jeśli planujecie wdrożenie jakiejś nowej funkcjonalności, postarajcie się przygotować jakiś funkcjonalny prototyp. Coś, co nie będzie jakimś mock-upem, tylko już naprawdę funkcjonalnym prototypem. Później warto poświęcić czas w kolejnej iteracji na zebranie danych oraz dokonania analizy tych danych. Ponieważ u nas najczęściej okazuje się, może nie najczęściej, ale czasem okazuje się, że tak naprawdę nie było trzeba czegoś robić, bo dane pokazują, że można bez problemu obyć się bez tej funkcjonalności. A z kolei, jeśli dane pokazują, że ta funkcjonalność jest naprawdę potrzebna, powinniśmy mieć zagospodarowany czas na refaktoryzację i pełne wdrożenie danej funkcjonalności, tak jak to powinno być zrobione. W Agile'u nikt nie wie na samym początku tak naprawdę, czego chce. Ani klient czy produktowiec, ani z kolei nie wiemy, jak użytkownicy zachowają się na to, co wdrożymy. Tutaj też chciałbym powiedzieć też kawałek, trochę o tym kawałku, ponieważ refaktoryzacja to bardzo ważny proces. Jeśli naprawiamy coś albo dodajemy jakąś nową funkcjonalność w kodzie, który nazwijmy potocznie legacy kodem, czyli kodzie, który odziedziczyliśmy, warto zrobić coś takiego jak refaktoryzacja do open closed. Open closed, jak każdy pewnie wie, już wspominałem, że no, kilka slajdów temu, nie wiem czy widzieliście, to jedna z podstawowych reguł. I mam tutaj dla was przykład, żeby wam szybko uświadomić, co to jest. Jeśli mamy jakiś serwis, załóżmy, że serwis logowania użytkownika i po logowaniu użytkownika dzieje się cokolwiek, są logowane jakieś statystyki, jest zapisywany adres IP, z którego nastąpiło logowanie, chcielibyśmy tutaj coś dodać albo zmienić. Wielu programistów po prostu dopisałoby tutaj swój kawałek kodu, natomiast warto poświęcić trochę czasu, zgodnie z Single Responsibility Principle, wydzielić te wszystkie pojedyncze odpowiedzialności do osobnych obiektów czy klas oraz zaimplementować jakiś wzorzec, który pozwoli na realizację właśnie open closed. Czy to będzie jakiś event-driven development, czy nie wiem, wzorzec obserwatora, obecnie. Ważne, żeby później zaimplementować ten sam interfejs do tych wszystkich obiektów. Wówczas naprawa, poprawa, dopisanie testów jednostkowych
czy nawet dodanie czegoś nowego nie będzie stanowiło większego problemu. Ok, idąc dalej. Czwarta zasada. Domain first. Uważam, że powinniśmy zawsze się skupiać na domenie, na logice domenowej, czy też logice biznesowej. To jest tak naprawdę to, co stanowi wartość naszego przedsiębiorstwa. Ta wartość przedsiębiorstwa to są tak naprawdę reguły biznesowe, to jest ta logika, która się dzieje. Wszystko inne, czyli framework, dane, jak to jest przechowywane, to tylko sprawia, że odbiór tej wartości, którą reprezentuje przedsiębiorstwo dla użytkownika, jest lepszy bądź gorszy. Natomiast gdyby nie ta logika biznesowa, to tak naprawdę nie byłoby co pokazać użytkownikowi. Dlaczego mamy być zależni od jakiegokolwiek frameworka? Jeśli spojrzymy na historię, na trendy, które udostępnia nam Google, dowiemy się, że tak naprawdę w ostatnich czasach, w ostatnich właściwie nawet latach można powiedzieć, Laravel jest frameworkiem, który wysuwa się na rozwiązanie najbardziej popularne. Z drugiej strony, jeśli przejrzycie jakiekolwiek porównania frameworków, dowiecie się, że Falcon jest frameworkiem, który jest najlepiej oceniany pod różnymi, przez różnych recenzentów. Możecie zauważyć też, że Symfony dość stabilnie utrzymuje się na rynku. Natomiast w pewnym punkcie w czasie zostało wyprzedzone przez Cognitera i ta przewaga, w jaki sposób to się utrzymuje. Kto wie, co będzie dalej, czy nie będzie jakiś nowy framework, który będzie zupełnie odstawał pod względem pozytywnym od tej czołówki. Jeśli wasza aplikacja jest aplikacją Symfony, to właściwie będziecie musieli wszystko przepisać na nowo. Jeśli macie dobrze odseparowaną logikę domenową od logiki aplikacji, ta zmiana będzie bardzo łatwa. Ten obrazek związany z Pinion Architecture, myślę, że większość z was zna. Ja natomiast tutaj nie chciałbym wnikać w szczegóły, bo przy okazji chciałbym zareklamować prezentację mojego kolegi, który powie o Pinion Architecture w OX-ie. Dawid Mazurek, możecie sprawdzić na swojej agendzie, zaznaczyć tam jakiś liczik. Polecam pójść na tą prezentację. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć krótko o danych. Ponieważ dane to nie tylko SQL. Jeśli spojrzycie na technologie bazodanowe, czyli gdzie można przechowywać dane, To nie jest tylko SQL, to nie jest tylko ORM. Są przeróżne inne technologie, które mają bardzo fajne wykorzystanie i naprawdę warto z nich korzystać. Jeśli zobaczymy taki przykład typowy dla większości aplikacji, to jest baza danych, jest odczyt, zapis. Natomiast dochodzą jakieś nowe wymagania funkcjonalne. Dodajemy na przykład jakiś silnik wyszukiwania, powiedzmy, że to jest Sora. Jeśli chcielibyśmy dalej dążyć ten temat, możemy łatwo dojść do wniosków, czy do wzorców, które już istnieją. Możemy zastosować na przykład CQRS, który może dla jednej encji, czyli dla jakiejś jednej reprezentacji biznesowej, zaproponować dwa modele. Osobny do wykonywania operacji, osobny do zapytywania, pobierania tych danych. Jeśli z kolei chcielibyście więcej posłuchać o CQRS-ie, o event sourcingu, to też polecam wam prezentację mojego kolegi. Łukasz Szymański będzie mówił właśnie o tematyce CQRS-a i event sourcingu w OLIC-ie. Idąc dalej, bo czas już nas nagli. Szósta, przedostatnia zasada. Jasne, zdeklarowane wprost zależności. Często jest tak, że nasze obiekty coś tam sobie chowają. Nie pokazują nikomu innemu, nie pokazują żadnym zwierzchnikom, rodzicom, czy też nawet właścicielom kodu. Co tak naprawdę robią? Czy tworzą jakieś nowe, pomocnicze obiekty, które nie wiadomo, do czego są wykorzystywane, czy znajdą się tam jakieś statyczne wywołania funkcji.
Te wszystkie zależności są ukryte w kodzie, nie są w publicznym interfejsie, nie są przekazywane ani przez parametry metod, ani przez parametry konstruktora. Publiczny interfejs, na nim wygląda czysto, wygląda wszystko świetnie, fajnie, natomiast analizując go, próbując się dowiedzieć, co tam się dzieje, tak naprawdę w dobrym kodzie nie spodziewamy się czegoś takiego, natomiast czasem to tam się znajduje. Jest uciążliwe przy analizie kodu, przy testowaniu kodu i takie tego rodzaju zależności nie są dobre. Wiąże się z tym też oczywiście kilka różnych reguł. Nie wiem, czy osobiście wspominałem. Mamy tam inversion of control, odwrócenie zależności. Natomiast większość ludzi od razu łapie typowo pattern dependency injection. Natomiast to nie jest wszystko. Fajną zasadą, którą łatwo sobie wyobrazić, łatwo sobie unaoczyć, jest Hollywood principle. Nie dzwoń, my zadzwonimy do ciebie. Nasze obiekty powinny mieć taki interfejs, aby właśnie umożliwiały realizację tego typu zadań. Być może, nie wiem, do obiektu pewnego dnia nie będzie chciał zadzwonić Hollywood, może być jakaś inna jeszcze wytwórnia filmowa. Dlatego bardzo fajny pattern, który pozwala unaocznić sobie to, co znaczy jasne zależności. No już ostatnia zasada, ostatnia złota reguła. Automatyzuj. Fajnie by było mieć kogoś takiego, nie wiem, służącego, asystenta, który pozwalałby nam realizować różne zadania za nas. Nie mówię, że przychodzę do pracy, poproszę kawę, ale być może jestem dość leniwym programistą, tak naprawdę nie chce mi się uruchamiać wszystkich jakichś testów integracyjnych, testów funkcjonalnych, kiedy coś komituję. Jak coś zakomituję, nie wiem, na przykład Jenkins, proszę, sprawdź, odpal wszystkie testy, powiedz mi, czy wszystko się udało. Proces deploymentu, jeśli nie jest zintegrowany jakoś super automatycznie, też Jenkins mi w tym pomoże. Powiem mu, proszę, weź, zdeplicuj ten kod, na przykład na wszystkie platformy, na wszystkie 10 krajów, które obsługujemy. Natomiast w naszym przypadku to nie wszystko. I jest tutaj jeszcze jeden element, o którym chciałem powiedzieć. Mianowicie framework. Framework, który pozwala automatyzację na trochę innym poziomie. Ten framework nazywa się Athena. Athena, jeśli byście byli zainteresowani tym projektem, została open source'owana jakiś miesiąc temu przez naszą firmę. Można wyszukać bardzo łatwo w Google Translate AthenaOLX. To jest framework, który wprowadza automatyzację na trochę inny poziom. Ta automatyzacja nie wiąże się tylko z zadaniami, ale wiąże się też z pewnego rodzaju środowiskiem. Athena służy nam na przykład do odpalania wszystkich testów funkcjonalnych, które dotyczą zarówno przeglądarek, jak i aplikacji mobilnych. Ale z drugiej strony na przykład Athena jest środowiskiem, które pozwala nam zautomatyzować budowanie wirtualnego środowiska deweloperskiego. Ja na swojej maszynie też mam zainstalowaną Athenę. Jedną komendą pobieram sobie aktualną wersję środowiska produkcyjnego, na którym stoi nasz serwis, mogę sobie odpalić wszystko lokalnie. No okej, to teraz, jak znamy wszystkie 7 zasad, kto nie śpi, myślę, że to jest dobry moment, żeby strzelić sobie fotkę tych wszystkich zasad. Jeśli możecie odhaczyć wszystkie punkty, to świetnie. To, że jesteście aspirującymi rzemieślnikami programowania, możecie wtedy już powiedzieć, że faktycznie to rzemiosło u was jest dobre. Jeśli czegoś brakuje, zachęcam was, żebyście zapoznali się głębiej z którymś z tych tematów. No okej, na sam koniec jeszcze powiem, jak u nas to wygląda. W OLX-ie mówimy, że próbujemy być taką
gildią rzemieślniczą. A to z kolei powoduje, że możemy przypakować jako programiści. Nie jesteśmy stłamszeni jakimś wizją produktu. Możemy realizować swoje cele, możemy realizować swoje wizje. I też żyjemy cały czas w zgodzie z tym podejściem metodyk zwinnych z Agile'em. No okej. To by było w sumie na tyle. Natomiast jeszcze poprosił mnie oczywiście kolega, dzięki któremu właściwie tu jesteśmy. Jeśli chcielibyście czegoś więcej dowiedzieć się o Linksie, możecie przyjść na nasze stanowisko. Fajnym źródłem informacji jest to strona joinolinks. Jeśli byście chcieli poszukać jakichkolwiek informacji na temat naszej firmy, to na pewno jest dobre miejsce. Wielkie dzięki. Jeśli ktoś by chciał zadać jakieś pytania, to proszę teraz, póki jeszcze wszyscy się nie rozeszli, albo zawsze możecie mnie znaleźć przy stoisku. Tu dobrze, gdzieś. Może nie na środku, ale obie. Okej, zatem życzę wam dobrej nocy dzisiaj. Jutro nie zaśpijcie na pierwsze wykłady. Dzięki.